Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii AEDU poświęconym Swiftowi i aplikacji Swift Playground. Tym razem będziemy zajmować się warunkowaniem. Warunkowanie jest wyjątkowo potrzebne w kodowaniu, ponieważ to ono umożliwia nam wprowadzenie pewnego rodzaju inteligencji do naszego kodu. Tu możemy dzięki temu na przykład powiedzieć bajtowi, żeby wykonywał konkretne polecenia w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajduje bajt. Na pewno każdy z Was słyszał w okresie swojego dzieciństwa hasła od mamy typu nie dotykaj piekarnika, bo jest gorący, uważaj na szklankę, uważaj na wazon, bo się stłucze itd., itd. To są właśnie warunki i z tego typu warunkami spotykamy się tak naprawdę codziennie, nawet przechodząc przez pasy. Stając na przejściu dla pieszych widzimy sygnalizację świetlną, widzimy znaki i w naszej głowie pojawia się warunek. Jeżeli widzimy czerwone światło, zatrzymujemy się. Jeżeli widzimy zielone, przechodzimy. I na tym właśnie polega warunkowanie, którego będziemy używali w naszym kodzie, w naszych zadaniach. Będziemy mieli element kodu, który mówi nam jeżeli, warunek będzie się pojawiał, czyli jeżeli co, a następnie kod, który będziemy wykonywali w ramach tego warunku, jeżeli zostanie on oczywiście spełniony, ponieważ tu już wchodzi też opcja, gdzie mamy dwa możliwe wyniki, czyli mamy warunek, który kończy się prawdą, czyli mamy wersję true, która powoduje, że wykonujemy te polecenia, oraz oczywiście mamy false, który mówi nam, że warunek nie został spełniony, czyli bajt nie wykona danego polecenia. Przejdźmy do pierwszego zadania z warunków. Pierwsze zadanie będzie polegało na tym, by bajt, przechodząc przez całą lokację, samodzielnie aktywował nieaktywowane switche. I zwróćcie na to uwagę. Mamy trzy switche. W tym przypadku, w moim przypadku teraz, który mi się wyświetla akurat na ekranie, mam dwa switche aktywne i jeden switch nieaktywny. Ten nieaktywny switch musi zostać oczywiście naciśnięty. Ale gdy nacisnę teraz run my code bez żadnego kodu, te switche zmienią się miejscami. Teraz w moim przypadku pojawiły się trzy nieaktywne switche. Czyli musimy stworzyć kod, który inteligentnie powie bajtowi, że jeżeli jesteś na switchu, który jest nieaktywny, naciśnij go. Jak to zrobić? Oczywiście musimy przejść po tych switchach, żeby bajt mógł na każdym z tych kafelków sprawdzać, czy jest na switchu aktywnym, ale aby nie powtarzać trzykrotnie polecenia if, czyli polecenia, które tworzy nam nasz warunek, czyli tworzy nasze jeżeli, to umieścimy całość w pętli. Robimy pętlę, która umożliwi nam przechodzenie krok po kroku, czyli pętla będzie się składała z kroku do przodu, czyli move forward, oraz sprawdzenia, czy jesteśmy na danym switchu. Na danym switchu nieaktywnym, czyli robimy nasze if i w ramach if pojawia nam się warunek. Na dole pojawi nam się kilka typów warunków. I mamy is on the on closed switch i is on open switch, czyli jest na zamkniętym switchu i jest na otwartym switchu. Naszym zadaniem jest oczywiście to, by wszystkie switche zostały otwarte, czyli jeżeli, czy if is on closed switch, jeżeli jest na zamkniętym switchu, to co robimy? Robimy toggle switch. I w ten sposób, za pomocą pętli, którą powtarzamy czterokrotnie, która pozwoli nam po każdym kroku sprawdzać, czy jesteśmy na takim switchu, na odpowiednim switchu, przechodzimy całe zadanie. Niezależnie od tego, w jakiej kolejności i ile będzie aktywnych switchów, ile nieaktywnych. Za każdym razem, po każdym kroku bajt będzie sprawdzał, czy dany switch jest aktywny i jeżeli nie jest aktywny, to go będzie aktywował. To było pierwsze zadanie i zwróćcie uwagę na to, jak zbudowany jest ten warunek. Jeżeli byśmy całość dodali poza pętlą, czyli na przykład byłoby tylko move forward i if, to bajt by sprawdził ten warunek, sprawdził ten switch tylko
jeden raz, tylko przy pierwszym kroku. A następnie by już tego nie powtarzał. Nie, to, ta kontrola tych switchy by się nie następowała. Więc ważne jest to, żeby umieszczać to w odpowiedniej pętli. Drugie zadanie rozbudowuje nam nasze warunki. Już poza samym ifem, czyli poza pierwszym poleceniem jeżeli oraz pierwszym warunkiem, mamy jeszcze polecenie else. I else będzie się składało z dwóch typów. Tu jest odpowiednio zbudowana struktura kodu od razu, która jest podana w przykładzie na górze, więc przyjrzyjcie się jej, ja ją teraz omówię. Mamy if. If, który mówi nam, jeżeli jesteś na zamkniętym switchu, to go naciśnij. Ale, tu jest to nasze else, ale jeżeli jesteś, w tym przypadku mamy is on the jam, czyli jesteś na jamie, to wtedy wykonaj collect jam, czyli zbierz klejnot. I jak przyjrzycie się naszemu zadaniu, naszej lokacji, mamy, w moim przypadku oczywiście, jest jeden jam i jeden switch, czyli byte wykonuje krok i sprawdza, czy na kafelku, na którym się znajduje, jest jam, czy jest switch, i wykonuje odpowiednie polecenie, odpowiednią akcję, czyli albo naciska przycisk, albo zbiera klejnot. I całość oczywiście też musicie umieścić w pętli, tak by byte po każdym kroku sprawdzał, czy jest na kafelku z jamem, czy jest na kafelku z switchem. Spróbujcie wykonać to samodzielnie. Struktura kodu będzie wam podpowiadał automatycznie strukturę, więc powinniście sobie całkowicie poradzić. Ewentualnie możecie oczywiście podejrzeć ten przykład, ponieważ jest on dokładnie tym, co musimy wykonać, czego musimy użyć, tylko całość musi się znaleźć w pętli. Daję wam teraz chwilę na waszą próbę. Spróbujcie, a ja zaraz pokażę wam rozwiązanie. Rozwiązanie, jak zawsze, jest oczywiście banalnie proste, czyli robimy nasze for, czyli naszą pętlę. W tym przypadku mamy tylko dwa kroki do przodu, więc robimy ją z dwoma powtórzeniami. Jedną move forward, czyli krok do przodu, aby byte znalazł się na kafelku, na którym będziemy dokonywali sprawdzenia, czy jest tam switch, czy jest tam klejnot. I tu dodajemy naszego ifa. Jeżeli jesteś na zamkniętym switchu, naciśnij wtedy tego switch. I teraz na pewno zastanawiacie się, w jaki sposób dodać element else, a wystarczy go dodać poprzez tapnięcie w zamykający naszego ifa nawias wąsaty i na górze pojawiła się taka czarna belka. Na tej czarnej belce znajduje się else i else if. Ja oczywiście wybieram else if i tu od razu buduje się nam cała struktura kodu. I mamy nasz kolejny warunek, czyli jeżeli jesteś na kafelku z jamem, czyli is on jam, wtedy zbierz klejnot, czyli collect jam. I odpalamy nasz kod. W moim przypadku po odpaleniu lokacja się zmieniła na lokację zawierającą tylko dwa switche, ale byte sobie oczywiście z tym świetnie poradził, ponieważ warunek, który zbudowaliśmy, zakładał przy każdym kolejnym kroku testowanie, czy jest na switchu, czy jest na jamie i wykonanie odpowiedniej akcji. Przejdźcie teraz do kolejnego zadania, które znajdziecie na dole i to zadanie już będzie trochę bardziej zaawansowane.